Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. W tym odcinku zwrócę uwagę na to, że niektóre produkty spożywamy w sposób nieodpowiedni. Mam tu na myśli na przykład, że łączymy je ze sobą w niewłaściwy sposób, lub z drugiej strony nie łączymy ich z różnymi dodatkami, które mogą wzmocnić ich działanie. Albo że poddajemy je różnym procesom, na przykład smażeniu, co niszczy w nich dobroczynne związki, lub co więcej, powoduje powstawanie toksycznych składników. Takie detale niekiedy decydują o tym, czy w pełni wykorzystamy potencjał zdrowotny, który drzemie w określonych produktach, czy jednak pozbawimy się wielu korzyści dla naszego organizmu. Na wstępie jednak chcę podkreślić, aby do niniejszej listy podejść nieco z przymrużeniem oka. Chodzi o to, aby podanych przeze mnie przykładów nie traktować jako sprawy życia i śmierci. Osobiście uważam, że nadgorliwość nie jest czymś zdrowym. Niemniej udzielone przeze mnie wskazówki mogą podnieść jakość żywności i przełożyć się na nasze zdrowie. Przyjęło się uważać, że najzdrowsze są warzywa i owoce spożywane w formie surowej, a nie poddanej na przykład gotowaniu i co do zasady jest to prawdą, niemniej są pewne wyjątki od tej reguły. Najlepszym tego przykładem są pomidory. Warto wiedzieć, że spożywając je na surowo, nie czerpiemy z nich aż tak wiele dobrego niż gdybyśmy robili to stosując je w formie przetworzonej, np. w postaci przecieru lub koncentratu pomidorowego, a także soku, zupy czy sosu pomidorowego lub po chociaż dokładnym ich sparzeniu. Wynika to z tego, że w pomidorach znajduje się związek o nazwie likopen, który odpowiada za ich walory zdrowotne. Problem polega na tym, że w przypadku surowych pomidorów jest on zamknięty w tkance roślinnej i w związku z tym po ich spożyciu nie uwalnia się skutecznie w naszym organizmie, przez to nie możemy z niego w pełni skorzystać. Jednakże gdy poddamy pomidory obróbce termicznej, w tym najlepiej gotowaniu lub pieczeniu, wówczas likopen uwolni się z połączeń komórkowych i będzie wysoce biodostępny, a więc i więcej tego składnika wchłonie się w naszym ciele. Dlatego też jeśli zależy nam na korzyściach ze spożywania pomidorów, to warto częściej spożywać je w formie przetworzonej, aniżeli na surowo. Jeśli mowa o słabej biodostępności składników odżywczych, to warto wspomnieć też o czosnku. Zawiera on w składzie prozdrowotny związek o nazwie allicyna. Należy jednak wiedzieć, że do jego powstania dochodzi dopiero na skutek dokładnego rozdrobnienia lub zmiażdżenia czosnku. Gdy naruszymy strukturę tkanki czosnku, wówczas zaczyna działać enzym allinaza, który przekształca allinę do wspomnianej cennej allicyny. Jeśli jednak przed spożyciem nie rozdrobnimy czosnku, wówczas nie powstanie allicyna, a więc i taki czosnek będzie mniej wartościowy. Tu od razu dopowiem, że samo pogryzienie ząbka czosnku w całości może być niewystarczające i mało efektywne, jeśli chodzi o produkcję allicyny. Z kolei zaś, jeśli chcemy na przykład delikatnie podsmażyć lub poddusić czosnek, to również najlepiej warto go rozdrobnić. Co więcej dobrze jest też odczekać około 5 do 10 minut zanim wrzucimy go do garnka a to dlatego, że wysoka temperatura unieczynni enzym, który prowadzi do powstania allicyny. Jeśli nie odczekamy tych kilku minut, w efekcie nie powstaną wówczas zadowalające ilości wspomnianego składnika. Warto powiedzieć też dwa słowa o kurkumie. Otóż jest to jedna z najzdrowszych przypraw świata, która wiem, że jest chętnie wykorzystywana przez wielu z Państwa. Swoje właściwości zdrowotne zawdzięcza obecności składnikowi o podobnie brzmiącej nazwie, czyli kurkuminie. Trzeba jednak mieć świadomość, że kurkumina bardzo słabo wchłania się w naszym przewodzie pokarmowym, czyli spożywając samą kurkumę nie wykorzystujemy jej potencjału zdrowotnego. Jednak wystarczy niewielka zmiana, aby odwrócić ten stan rzeczy. Mam tu na myśli to, że kurkumę warto spożywać zawsze w obecności czarnego pieprzu. A to dlatego, że znajdujący się w nim składnik aktywno nazwie piperyna zwiększa biodostępność wspomnianej kurkuminy. Według badań w obecności piperyny kurkumina wchłania się nawet kilkadziesiąt razy lepiej niż w przypadku gdybyśmy spożywali kurkumę bez czarnego pieprzu. Stąd jeśli zależy nam na osiągnięciu korzyści zdrowotnych ze spożywania kurkumy, to polecam aby zawsze łączyć ją z czarnym pieprzem. Dodatkowo muszę powiedzieć, że podgrzewanie kurkumy dodatkowo zwiększa przyswajalność zawartej w niej kurkuminy około 10-12-krotnie. Stąd dobrą decyzją jest przygotowanie złotego mleka, o którym był jeden z pierwszych filmów na moim kanale. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia a poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl ukośnik dziennik. Pewnym błędem, czy po prostu niezbyt sensownym rozwiązaniem jest też spożywanie jajek na surowo, na przykład w postaci koglu moglu. O tej kwestii mówiłem już kiedyś w osobnym filmie, dlatego tutaj nieco skrócę przekaz. Otóż należy wiedzieć, że pod względem zawartości dobroczynnych związków jajka surowe nie mają istotnej przewagi nad jajkami np. Na ugotowanymi na miękko. Co więcej, dobrze mieć świadomość, że białko obecne w jajkach surowych jest niemal dwukrotnie gorzej strawne niż białko obecne w jajkach gotowanych. Czyli jedząc jajka surowe, de facto nasze ciało wykorzystuje dwukrotnie mniej pełnowartościowego białka niż w przypadku gdybyśmy jajka poddali obróbce termicznej. Jeśli mowa o wartości odżywczej, to warto też wspomnieć o tym, że w surowych jajkach jest obecna awidyna, czyli związek, który utrudnia wchłanianie witaminy H, inaczej biotyny, z naszego przewodu pokarmowego i o ile sporadyczne sięganie po jajka surowe nie będzie miało w tym przypadku negatywnego przełożenia na zdrowie, to jeśli jednak spożywanie surowych jajek praktykujemy dość często, wówczas podany przeze mnie fakt może mieć już istotne znaczenie i może skutkować niedoborem tej witaminy w organizmie. Nie można pominąć też kwestii zatrucia salmonellą. Oczywiście mogą pojawić się komentarze, że wystarczy dokładnie sparzyć skorupkę jaj i gotowe. Jednak w przypadku gdy kura jest zakażona wspomnianą bakterią, wówczas przedostaje się ona do wnętrza jajka zanim jeszcze powstanie skorupka. Dlatego w niektórych przypadkach nie tylko skorupka jaj jest nośnikiem salmonelli, ale również treść jaja znajdująca się w środku. Zagłębiając się w zakamarki technologii żywności, warto poświęcić również dwa słowa ziemniakom. Otóż, spożywając je wyłącznie na ciepło, nie wykorzystujemy w pełni ich potencjału zdrowotnego. Myślę, że wielu osobom ziemniaki kojarzą się raczej z mało zdrowym produktem, między innymi ze względu na wysoką zawartość w nich łatwo przyswajanych węglowodanów. W efekcie, ugotowane ziemniaki cechują się wysokim indeksem glikemicznym co objawia się dość znacznym wzrostem glukozy we krwi po ich spożyciu, co wcale nie jest zjawiskiem korzystnym. Mało kto jednak wie o tym, że zupełnie inaczej wygląda sprawa w przypadku ziemniaków ugotowanych, a następnie schłodzonych. A mianowicie podczas schładzania ziemniaków dokonują się w nich pewne przemiany biochemiczne, które skutkują powstaniem tzw. skrobi opornej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to rodzaj skrobi odpornej na działanie enzymów trawiennych. W rezultacie zjedzenie ziemniaków schłodzonych nie powoduje aż tak gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi, jak ma to miejsce w przypadku ziemniaków na ciepło. Dodam, że indeks glikemiczny ziemniaków schłodzonych jest o wiele niższy, bo wynosi 54, zaś dla ziemniaków spożywanych na ciepło wynosi on aż 78. Mało tego, skrobia oporna obecna w ziemniakach schłodzonych ma wiele właściwości zdrowotnych, o których pisałem kiedyś w porannym Dzienniku Zdrowia, stąd zachęcam do odszukania tej wiadomości, aby odświeżyć sobie wspomniane informacje. W skrócie, chodzi m.in. o to, że skrobia oporna obecna w schłodzonych w lodówce ziemniakach, np. w postaci sałatki warzywnej, odżywia nasz mikrobiom jelitowy, a konkretnie korzystne bakterie jelitowe. W każdym razie, jak chodzi o spożywanie ziemniaków, to są one cennym produktem w naszej diecie, Niemniej warto częściej sięgać po nie w formie schłodzonej, na przykład jako dodatek do sałatek. Wśród czynności, które mogą obniżyć wartość odżywczą produktów, po które sięgamy, zaliczam też popijanie produktów bogatych w żelazo, herbatą lub czerwonym winem. Wynika to z prostego faktu: otóż, zarówno w herbacie, jak i w czerwonym winie znajdują się prozdrowotne związki, ogólnie określane mianem polifenoli. I o ile są one bardzo cenne dla naszego zdrowia, to już niekoniecznie są mile widziane w zetknięciu z żelazem, ponieważ wiążą się z nim i w ten sposób ograniczają jego biodostępność. Mówiąc w skrócie, popijając mięso np. zieloną herbatą, sprawiamy, że mniejsze ilości żelaza obecnego w mięsie zostaną wykorzystane przez nasz organizm, i jeśli zależy nam na dostarczaniu wysokich ilości żelaza, bo na przykład mamy jego niski poziom lub wręcz zmagamy się z anemią, to łączenie wspomnianych produktów nie jest dobrym rozwiązaniem. Na dzisiejszej liście zamieściłem również spożywanie jabłek bez skórki. Na pewno nie będzie zaskoczeniem fakt, że to właśnie w skórkach owoców znajduje się najwięcej dobroczynnych związków. Badania pokazały, że jabłka bez skórki zawierają nawet niemal 50% mniej witaminy C niż jabłka ze skórką. Jest w nich również o 26% mniej wyjątkowo ważnych dla zdrowia przeciwutleniaczy w postaci polifenoli, takich jak kwercetyna, antocyjany, katechiny czy kwas chlorogenowy. Domyślam się, że argumentem przeciwko spożywaniu jabłek ze skórką będzie to, że zawierają one pestycydy. Jednakże jak chodzi o te kwestie, to szerzej odniosłem się do niej w osobnym filmie poświęconemu właśnie jabłkom. W skrócie tylko powiem, że badania przeprowadzone w Polsce pokazały, że owszem, około 60% przebadanych jabłek zawierała pestycydy, to jednak przekroczenie norm bezpieczeństwa miało miejsce w przypadku tylko około 3% jabłek. Ponadto, we wspomnianym filmie podałem w miarę skuteczny sposób, aby pozbyć się pestycydów z powierzchni tych owoców. Jeśli są Państwo zainteresowani, jak to zrobić, to zachęcam do odszukania tego materiału. Gdy mowa o wartości odżywczej produktów, to muszę odnieść się również do gotowania warzyw. A mianowicie często jest tak, że wstawiamy warzywa do wody i gotujemy je przez pół dnia. Niestety podczas tego procesu część składników ulega zniszczeniu, a część przechodzi do wywaru. W efekcie, warzywa gotowane w nieskończoność są bardzo ubogie, jak chodzi o zawartość wielu składników odżywczych. Czyli przede wszystkim staramy się gotować warzywa jak najkrócej. Jako przykład podam brokuły. Otóż w jednej z prac naukowych znalazłem informację, że brokuły gotowane do miękkiej konsystencji zawierały o 22% mniej przeciwutleniaczy w postaci polifenoli niż brokuły gotowane do konsystencji chrupiącej, czyli gotowane krócej. Co więcej, jeśli jest to możliwe, to w ogóle zamiast gotowania w wodzie polecam gotowanie na parze i znów odniosę się do brokułów a mianowicie badacze wykazali, że brokuły gotowane w wodzie zawierały nawet o 44% mniej antyoksydantów niż brokuły gotowane na parze. Jednorazowe tacki aluminiowe stosowane podczas grillowania są źródłem szkodliwego aluminium. Z jednej strony ich zastosowanie jest mniejszym złem, ponieważ tego typu tacki zabezpieczają w pewien sposób przed spływaniem wytapianego tłuszczu wprost na rozrażony węgiel, co powoduje powstawanie potencjalnie rakotwórczych związków. Jednak z drugiej strony aluminium w nich obecne może migrować do grillowanej żywności. W efekcie spożywanie żywności z tacek aluminiowych mimo wszystko nie jest tu najszczęśliwszym rozwiązaniem. Wobec tych informacji, jeśli lubią Państwo grillować na tradycyjnym grillu, to polecam zaopatrzyć się w tacki z innego materiału. W sprzedaży mamy dostępne m.in. tacki pokryte teflonem. Jeszcze lepszym zaś rozwiązaniem jest zakup tacek ze stali nierdzewnej lub płyt granitowych. Częstym błędem, jaki popełniamy, to wybór złego tłuszczu do smażenia. Mamy wiele różnych dostępnych produktów, na których potencjalnie możemy smażyć, jednakże znaczna część z nich zupełnie się do tego nie nadaje. Wynika to z tego, że niektóre tłuszcze są niestabilne w podwyższonej temperaturze. W efekcie podczas smażenia dochodzi do szkodliwego utleniania obecnych w nich kwasów tłuszczowych i powstawania związków szkodliwych, takich jak izomery transkwasów tłuszczowych, polimery czy akroleina. Dodatkowo niekorzystnym zmianom ulegają fitosterole obecne w olejach roślinnych, a także cholesterol znajdujący się w tłuszczach zwierzęcych, które przekształcają się do formy miażdży corotnej. O samym smażeniu nagrałem kiedyś osobny odcinek, dlatego tu w skrócie tylko powiem, że do smażenia nie nadają się tłuszcze, w których składzie przeważają wielonienascone kwasy tłuszczowe. Wiem, że niestety duża część osób smaży na oleju słonecznikowym, który jest olejem wybitnie bogatym we wspomniane wieloninascone kwasy tłuszczowe. I jest to bardzo duży błąd, ponieważ przy dość częstym smażeniu może się on realnie przekładać na nasze zdrowie. Do innych olejów, na których nie powinniśmy smażyć, zaliczam też olej liniany, olej z pestek dyni, olej z czarnuszki, olej kukurydziany, olej z pestek winogron, olej z wiesiołka czy olej sojowy. Te oleje spożywamy zawsze na zimno. Nie najlepszym wyborem jest również zwykłe masło, jeśli zależy nam na długotrwałym smażeniu. A to dlatego, że odznacza się ono niskim punktem dymienia, co oznacza, że w podwyższonej temperaturze bardzo szybko ulega zepsuciu. Wyjątkiem jest tu lekko ścięta do której przygotowania rzeczywiście możemy wykorzystać zwykłe masło. Jeśli już zdecydujemy, że chcemy smażyć, to najlepiej skorzystać z tłuszczów takich jak oliwa Extra Virgin. Olej z awokado, tłuszcz gęsi, smalec skaczki czy zwykły smalec wieprzowy. Pewną alternatywą może być również masło klarowane lub olej słonecznikowy, ale nie ten tradycyjny, tylko tak zwany olej słonecznikowy wysokoolejnowy, który jest tłoczony ze specjalnej odmiany słonecznika. Jak państwo widzą, zagadnienie dotyczące żywienia człowieka jest bardzo szerokie. Nie dotyczy wyłącznie tego, po jakie produkty i w jakiej ilości sięgamy, ale również w jakiej formie je stosujemy. Czasem niewielkie modyfikacje pozwalają wyciągnąć z żywności jeszcze więcej dobrego lub ograniczyć dostarczanie związków szkodliwych, na czym oczywiście skorzysta nasze zdrowie. Tak jak wspomniałem na wstępie, do pewnych wskazówek należy jednak podchodzić zdroworozsądkowo, aby nie dać się zwariować. W tym miejscu pozwolę sobie wspomnieć, że w jednym z wcześniejszych dzienników opisałem Państwu jeszcze inne błędy, które popełniamy podczas sporządzania i spożywania żywności. Niniejszy materiał jest poszerzeniem i uzupełnieniem tamtych informacji. Przy okazji dodam, że warto zasubskrybować sobie mój darmowy newsletter do porannej kawy lub herbaty, gdyż nie powielam wiedzy, tylko właśnie oba te kanały świetnie się uzupełniają. Nieraz w dzienniku odpowiadam też na liczne pytania zadawane w komentarzach pod filmami i na odwrót w filmach poruszam tematy, które nadsyłają Państwo nieraz w odpowiedzi na moje newslettery. Chciałbym teraz zaprosić Państwa jeszcze do obejrzenia innego filmu, w którym opowiadam o najczęstszych błędach żywieniowych popełnianych przez osoby starsze, które to mogą skracać nasze życie. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć teraz miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.